Proszę księdza, w Porszewicach odbywa się skupienie dla księży, nie jednodniowe, a trzydniowe. Dlaczego? To nowa forma skupienia dla młodych kapłanów. Wydaje mi się, że to jest potrzeba chwili, a poza tym zaproszenie księdza arcybiskupa, abyśmy w nowej formie podejmowali stałą formację. Tak wiele się dzieje w ostatnim czasie wśród nas, kapłanów i w ogóle w Kościele, czy w Polsce, czy na świecie. To jest niezbędne, byśmy, tak jak ksiądz arcybiskup na mszy świętej powiedziałyśmy, spojrzeli na Chrystusa na nowo i odzyskali dzięki niemu wzrok, dzięki któremu będziemy mogli widzieć siebie i świat jego oczami. Zazwyczaj to kapłani formują świeckich, a tutaj sami kapłani się formują. Żeby lekarz mógł leczyć, też musi się trochę nauczyć od innego lekarza, więc po prostu się uczymy, ubogacamy się nawzajem, bo to jest wymiana dóbr nadprzyrodzonych. No a poza tym takich ludzkich talentów, zdolności, pragnień, osiągnięć. W czasie tego trzydniowego spotkania, oprócz mszy świętej, księża z roczników 1-10 będą uczestniczyć w W różnych spotkaniach, które mają przypomnieć im treści poznane w seminarium i potem, a więc jakaś formacja intelektualna, no i idąca z tym w parze formacja duchowa, tak żeby ta nauka Pana Jezusa, Kościoła nie pozostała gdzieś w próżni, ale weszła w krwioobieg.